Jezus jest światłością. To On otwiera oczy. Otwiera oczy niewidomemu od urodzenia. Pozwala mu widzieć, i to jest największe szczęście tego człowieka, że widzi. W życiu duchowym możemy prosić o otwarcie oczu. Prosić Jezusa wprost. Panie, abym przejrzał. Proszę Cię. Ty jesteś światłością. To doświadczenie, które mamy od Jezusa, że On oświeca moje serce, pozwala mi lepiej rozumieć, lepiej widzieć mnie samego, moje życie, moje powołanie, jest nie do opowiedzenia. Jest naszym szczęściem. Chociaż, jak czytamy w Ewangelii, przysparza kłopotów. Niewidomy, który zaczął widzieć, spotkał się z trudnościami. Od najbliższych, od faryzeuszów, nawet od własnych rodziców. Nie rozumieli go, nawet był wykluczony, odrzucony, ale za żadne skarby w świecie nie oddałby tego skarbu, że widział, że widzi. Miej pragnienie i mów Jezusowi o tym pragnieniu, że chcę widzieć więcej, chcę przejrzeć. Panie, otwórz moje oczy, ukaż mi jeszcze grzech przede mną ukryty, to co zakryte. To jest przygoda z Jezusem. Ciągle poprawia mi wzrok. Błogosławieni czystego serca. Oni widzą więcej. Ta łaska czystego serca, życia w stanie łaski uświęcającej, pozwala nam widzieć więcej. Proś Jezusa o to. Błogosławieni czystego serca. Oni Boga oglądać będą. Sercem się widzi więcej. Panie, otwórz moje serce.